jak tu się podepniemy. Zobaczmy, czy zadziała. Patrzcie na to, są tu jakieś fotografie. W tym odcinku przywrócimy do życia opuszczony szpital psychiatryczny, który powstał na początku XX wieku z inicjatywy Towarzystwa Pomocy Lekarskiej i początkowo mieścił kilkunastu pacjentów, jednak w ciągu kilku lat został rozbudowany, a liczba umysłowo chorych wzrosła dziesięciokrotnie. W pierwszej części filmu rozejrzymy się po budynku, czyli będzie to po prostu eksploracja, a potem spróbujemy uruchomić zasilanie. Także zostańcie do końca. Jeśli nie chcesz przegapić nowych odcinków, koniecznie zasubskrybuj ten kanał. No dobra, jesteśmy w środku i ta część wydaje się jakby była po małej rewitalizacji, prawdę mówiąc. Wiesz, kasetonki, taki mocny początek lat 2000. O kurczę. Ale tutaj to chyba mieli problem z grzybem. Albo się tu coś paliło. Zobaczcie na te drzwi. I tylko one są w sumie ładnie. Takie biureczko i w ogóle. Cześć, cześć, cześć. Dobra. Jesteś randomi po prostu. Dobra, poszli. No, także jak widzicie, tutaj też po prostu uczęszczają ludzie na spacery, więc trzeba zwracać na to uwagę. Jakie szafeczki fajnie schowane. Tu w ogóle trochę ta przestrzeń wygląda, jak to byłyby pod jakieś takie świetlice, czy coś w tym stylu dla tych dzieciaków. O kurczę, zobacz tutaj. Zamontowali kasetony, myśleli, że nie będzie padać. Kurwa. Mylili się. Ja pierdzie. Tak. O, skrzynka z bezpiecznikami, czyli warto tutaj wrócić na akcję odpalania. Stary czujnik ruchu. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Tutaj już pod wpływem wilgoci po prostu spadło nawet całe oświetlenie i kasetony. Ale zobaczcie, co ciekawe, nad kasetonami też jest wcześniejsze źródło tutaj oświetlenia. I też dosyć ciekawie to wygląda. Zobaczcie, jaki kredensik. Tam jest chyba część kuchenna. Tutaj są kolejne takie sale. Ciekawe, czy to były raczej pewnie jakieś bardziej gabinety lekarskie. No i kuchnia. Powiem szczerze, spodziewałem się trochę większej kuchni, ale jak widać, jest też dosyć dużo wody. Patrzcie na to. Są tu jakieś fotografie. Widzicie? Stało pianino. Pytanie, czy to w ogóle tutaj. No to jakaś raczej impreza. Może impreza w klubie 100. Kolejne jakieś zdjęcia. Ciekawe, gdzie to było. Zobaczmy, jak te okna wyglądały. Nie, to zupełnie coś innego. To raczej nie jest tutaj, bo zobaczcie, chociaż to jest kominek taki duży. Tutaj też winko. No, ciekawe. Strasznie duże. Dla umysłu najcenniejsza jest potęga ludzkich serc. Dlatego chcemy nie tylko służyć profesjonalną pomocą, ale i towarzyszyć w walce z cierpieniem, pomóc podtrzymać nadzieję i uczestniczyć w radości powrotu do zdrowia. Jakieś fotki są. Nie wiem, ale z tyłu widzę barek z alkoholem. Boże, przez chwilę myślałem, że to jest bosak. Kurde, jest taki fajny Melex. I to ewidentnie jest tutaj pod tym szpitalem. A to pytanie... Faktycznie to jest tutaj. I teraz pytanie tutaj jest, zobacz na to. Masz lwa. A to są takie zalewki gdzieś tam. Tak, i te lwy są naprzeciwko tego głównego budynku. Kwestia jest taka, jak wcześniej wspomniałem, mamy tutaj kilka tych budynków. Mamy jeden, który jest nowszy, jest po 48 zbudowany i kilka wcześniejszych, które prawdopodobnie swoją datą zbudowania już sięgają tego 1890 roku. No i jesteśmy teraz starszym, to przejdźmy do nowszego. Chyba wiesz co, to chyba się nie uda. Idziemy na górę, na górę. Nie wiem, zobaczmy tutaj w ogóle, co tutaj się dzieje. Widać, że chyba ktoś chciał
wypożyczyć na wieczne nieoddanie. Tak, to wąż gaśnicze. Że... Jest to szpital i w tym szpitalu ja ani razu nie byłem. Na pewno wiem, że mogłem być w nim wcześniej, ale jak Boże, zwykle ktoś se strzelał. Ja on myśli to. Ktoś nie wiedział, ale bardziej zobacz na to. Łazienka męska, aż coś wystrzeliło. Ale zobacz, ciekawe jest na przykład to, że masz... bo normalnie szkło, wiesz, pęka, nie? Więc to jest... No właśnie, więc musiało coś bardzo szybko lecieć, jakby było wystrzelone. Tak. Takie mocniejsze szyby, a nie takie zwykłe. W sensie, znaczy właśnie do tego piłem. Właśnie, że są klejone. Tak, dokładnie. Mało. Nie, tutaj mało. Sympatycznie, powiem szczerze. Było ciekawe miejsce, żeby się wybrać tutaj wieczorem. Kierownik zespołu pielęgniarskiego. Myślałem, że będzie coś ciekawe, jak są drzwi zamknięte, ale... Kolejne. Co to jest? Zmywarka? A nie, dobrze mówiłem. Zmywarka. Dobra, na tym piętrze widzę, że już coś jest. To jest jakaś łazienka. A tu z kolei są nawet łóżka dla pacjentów. Szpital bez windy. Tak, winda bez szpitala. O, ja... łóżeczka. Tak, tu jest więcej łóżek. I jeździłbym. To później. Jakaś... Właśnie. O. Łazienka. O, i tu jest jeszcze więcej krzesełek. Kolejne jakieś biurko. O, jakaś szafeczka, wywrócone łóżko. Aha, no dobra. Szafeczka taka, powiedziałbym... Taka gablotka szafeczka, no. No. Tu zostały nawet jakieś takie ozdoby. Jakieś bezsensowne napisy. No, nie wszystkie. No tak, dosyć pusto tutaj. Tutaj to raczej jest jakaś taka część bardziej mieszkalna chyba. Zobaczcie tutaj, to jest szatnia. Proszę uporządkować swoje ubrania, fartuchy, które nie będą podpisane, będą wyrzucone do śmieci. Czyli to raczej jest szatnia, ale pracownicza. I tutaj kolejna. Licznik energii. Rafal, raczej Pafal. Ty, bo ja tu za tobą latam. No. Słuchaj, znalazłem instrukcję pożarową. Mamy tutaj rok 2014. A ja to znalazłem 2018 na kartce. To tak nie tak dawno w sumie. No. Patrząc na stan tego obiektu, to powiem szczerze, że już dawno powinien być zamknięty. No tak. No tam masz 2018. I tu zobaczcie na to, że jest kalendarz Maxizo, chyba bardziej pasujący do gabinetu weterynaryjnego niż do szpitala. Kolejne pomieszczenie, kolejne jakieś potłuczone rzeczy. I tutaj. Ciekawe, co to było za pomieszczenie. Wszystko dosyć nieźle rozwalone. No straszny tutaj jest bajzel. Generalnie. Jest skrzyneczka. Mocy. Tak. Pięknie. I nawet jeszcze opisane ładnie. Tak, idealnie. Oświetlenie hall, oświetlenie sal, oświetlenie... Rez pewnie miało być, jak rezerwa. Chyba komuś była, wiesz, niezbyt dokręcona i się wytapiało. To zapewne było od zasilania, więc je sobie wykręcimy. Żeby nie dziś, bo, że tak powiem, napięcie nie szło dalej. Ciekawe, jak oni to zrobili. Czy one są połączone w ten sposób, że wiesz, pierwsza faza, druga, trzecia, czy jakoś, że tak powiem inaczej, pionowo, tak
No jak pionowo by było? 5 faz? No nie, no 3 są tylko. Dobra, plan jest taki, że widzicie te lampy tutaj i ten korytarz. Tu jest skrzynka, chyba dużo nie muszę mówić, że chcę właśnie to włączyć. Także teraz sprawdzę, czy te obwody są prawidłowo podpisane, bo jak wiecie, no tutaj były pewne modyfikacje. Czasami to w ogóle nie pasuje, bo na przykład komuś się coś uszkodziło i podpiął pod inny bezpiecznik. Więc mam nadzieję, że oświetlenie holu tutaj w okolicach sali 11, nie wiem przy której jesteśmy, ale zaraz to sprawdzimy, działa, więc... Dobra, gdzie jest neutralny, który jest... A, tu jest pewnie jako 0 opisane. N jak niebieski. I teraz oświetlenie sali... No dobra, weźmiemy ten... O, chociaż tu też mamy hol. Mamy dwa hole. Dobra, hola, hola. Generalnie zgodnie ze sztuką powinno być tak, że ta metalowa część tutaj powinna być tą częścią jakby za bezpiecznikiem, czyli tą, która prowadzi do odbiorników, a tamta jakby zasilająca, więc jak tu się podetniemy, no to patrz. Widzisz? A rzeczywiście. No. No dobrze. Całkiem sprawnie poszło. Czy jest włącznik? O. Chyba poddał reklamacji. Chyba nie działa. Okej. Okay. To była coś o sali 11, co nie? Czyli tak naprawdę powiedziałbym, że mamy hol i mamy korytarz jako dwa oddzielne. To jest hol. Faktycznie. No. Chodźmy pod inne. Dobra, jak widzieliście, tam za mało się włącza. Więc przełączymy się. Tu nie mamy typowo. A nie, patrzcie, koryt. Koryt. No to chodźmy do koryt. A teraz tak. Wirtualnie zaprowadzę was do korytarza. Yo! O! Ta-dam. Jest klimacik. Jest klimacik. Tutaj dalej się próbują odpalić, ale... Mamy 380, a nie, 308 watów. Jest klimacik, pięknie. Troszkę muszą się rozgrzać te świetlówki. No właśnie, bo... chciałem powiedzieć, że tam chwilę tak. Muszą tam podziałać. Tak. Tutaj na przykład jedna nie łapie, nie łapuje. A, i popsułem. No i dupa. No. oświetlenie działało. Spróbujemy jeszcze to oświetlenie nocne, to może być ciekawe. Tak, w tamtym szpitalu kiedyś to były takie małe światełka przy podłodze. Tutaj takich nie widziałem, więc nie wiem, co to będzie. Ale jest jedyny sposób, żeby się o tym przekonać. Cyk i podsunęły wszystkie stare. A, dobra. Tu było. To było to. Na bank. Tak. Wiesz, szpital nie jest najnowszy. Śmiesznie, bo użyli żółto-zielonych przewodów jako zasilające. Zobaczmy, czy... Spojrzałeś na żarnie nierówki? Tak. Wiesz, to tak... No, tak no, zarąbi... To nie za bardzo działa. No nie działa, wiesz, może zostało odłączone kiedyś. Dobra, trzeba inne. Jaki creepy dźwięk, ja pierdzielę. Straszy tutaj. Tylko korytarz tak naprawdę działał. Podejrzewam, że jakbyśmy... Sale pewnie też działają. Ale... Tak, ale to są mało widowiskowe, to są po dwie lampy tak naprawdę. Więc to sobie darujemy. A jak wiadomo, mamy ograniczony prąd, bo przy obciążeniu tych tam, nie wiem, 350 W pokazywało, że zostało jeszcze 16 minut. No właśnie, więc... Ciekawe, czy przez to odpalanie na Warbucksie, jakbym liczył te kilowatogodziny, to czy bym się zmieścił w tym rządowym limicie. Kurde, nie opisałem. No tak smutno. To też jest załączone, ustawione. Chcę być odłączone. Tak na wszelki wypadek.
Dobra, robimy ten sam manewr. Generalnie sytuacja wygląda tak, że no jak widzicie, opisów jest brak. Sprawdziłem wyłącznik główny, ustawiłem go w pozycji odłączonej. Więc tak, tu mamy główne zabezpieczenia, więc podepniemy się pod jedną po prostu z faz i wtedy włączy się wszystko, co jest pod nimi. Tutaj mamy punkt neutralny, więc sobie użyjemy. W ogóle ciekawostka, bo są rosyjskie nazwy przy tych przełącznikach. Więc też śmiesznie. Ciekawe. Nic a nic. Dobra, wiesz co? Robimy... Zrobimy tak losowo, wiesz? Teraz z cyklu nie róbcie tego w domu, więc nie dotykajmy drugą ręką nigdzie, żeby się obwód nie zamknął. Jedziemy. Kurwa, było. Nie wiem, dobra, nieważne. Jakiś wiatrak pewnie, czy coś. No. Dobra, za dużo. Aż się łuk zrobił, zobacz. Łuk? Patrz też. To widziałem, no. Znaczy, no... Widziałem przez chwilę. 500. O, zobaczcie, to jest ciekawe, bo jest podwieszany sufit, który blokuje stare światło, więc jest wszystko niby włączone, ale tego nie widać. Tu 3 i tam 3 też. Teraz zauważyłem, że owszem, tu włącza się światło faktycznie nad sufitem, ale przecież tu są poobcinane oprawy tutaj, które były niżej. Idę do następnej sali. O, dobra, udało ci się. O, czekaj, włącza się. Dobra, jest to dało. No.